Otliwość. Piękny temat, prawda? My tak. Jesteśmy takie kreatywne. Tym bardziej, że ja lubię szare koszulki, a najgorzej, nie? Masakra. Najbardziej widać. Ale dlaczego to tak działa? No bo jest taki jasny szary. Nie wiem czemu. Ja Wam opowiem historię swojego życia, bo ja byłam sportowcem, więc jak uprawiacie sport, to się pocicie, nie? To jest taka dosyć, taka zależność, dosyć prosta do wyjaśnienia. I ja robiłam różne dziwne rzeczy, żeby to zhakować. Kupowałam jakieś takie, wiesz, ETXIL, to co to jest? Taki bloker? No, takie coś, co blokuje i robisz to sobie na noc i potem nie możesz spać, bo tak wszystko piecze, bo ci wypala te komórki czy coś takiego. To się naprawdę robi na noc? No tak, okay. I zostawiasz to na noc i ja nie mogłam wytrzymać. Po prostu to tak szczypie, bo te komórki się psują. To nie jest zdrowe, jakby pocenie się jest częścią fizjologii, która jest nam potrzebna do wydalania toksyn, tratatata, nie? I ja miałam taki kompleks tego, nie tego, że śmierdzę. No. Nie. Tak. Ja nie śmierdzę. Tak. A jak pierdzisz, to wychodzą motylki. No, nie pytaj mojej dziewczyny. Ale tego, że po prostu masz mokre na przykład że widać. Koszulką, no. Mhm. Albo na plecach. Mhm. To jest dosyć to... normalne, nie? To ja nie mam kompleksu potu. Mam dyskomfort, jeżeli widać. Z czuciem jest taki problem, że siebie to najmniej czujesz ty, nie? Bo jakby swój zapach jest, masz taki, że twój mózg go nie, jakby udaje, jakby, że go nie ma. I to jest problem. Ale ja, moja ulubiona historia z potem jest taka, że właśnie miałam szarą koszulkę i rozpoczęłam swój kurs na prawo jazdy. I po raz pierwszy wyjechałam na ulicę. I jak mnie ten koleś tym samochodem odwiózł do domu z powrotem, nie? Ja w ogóle to po prostu moje spięcie tam było tak maksymalne. Ja nie myślałam o tym, że jestem spocona, tak? Skupiałam się tak bardzo na tym, co się dzieje. I potem wychodzę z tego samochodu. Wchodzę do domu i patrzę i widzę to. Całe plecy, bo od siedzenia tutaj, nie? Tutaj tak, tu tak, pod cyckami tak. Byłam, ale to było takie, że totalnie inny kolor koszulki. Czaisz, nie? Jasno-szara koszulka versus prawie czarna, plamy od potu. I załapałam po prostu taką bekę z tego. To nie było tak, że było gorąco. To była moja reakcja organizmu na ten stres, na to spięcie. Po prostu myślałam, że to za dyskoteka, kurwa. I miałam taką bekę, że ten starszy pan, który ze mną robił ten kurs, w żaden sposób po prostu jakby nie dał mi do zrozumienia, że ja jestem po prostu w ciapki prawie. Masakra. To było śmieszne. Ja się najbardziej pocę na twarzy. I tak, robię to cały w ogóle... czas. Mega ciekawe. Moja twarz wydala cały mój pot dnia i mam ciągle tu wonnego wąsa i po co mi się brwi, mam takie kropelki czasem na brwiach. Ja na przykład jestem mega wrażliwa w ogóle na zapachy. To taka ciekawostka. Nie noszę perfum żadnych, bo nie mogę, bo boli mnie głowa. Bo dla mnie te zapachy po prostu są zbyt intensywne i mnie boli od razu głowa, jak się czymś popsikam. Wow. No, miałam kiedyś taki okres, że używałam perfumów i to dużo. Nawet, I cały czas się bolała głowa i zastanawiałaś się dlaczego, tak? No, a w ogóle miałam też tak, jeżeli chodzi w ogóle o potliwość, że tak jakby nie podobało mi się to, że człowiek się poci bez sensu reakcji organizmu, że przed treningiem się psikałam z dezodorantem i robiłam to pod pachami, pod cyckami i na plecach, nie? No. Tam, gdzie się pocisz i próbujesz pod koszulką. I mój partner w końcu zrobił, powiedział, że musimy porozmawiać i że on nie może się wytrzymać, bo jestem taka wypsikana. Bo tak mocno pachniesz tym dezodorantem, tak. No bo tego potem też się nie da znieść, Boże. Ile razy na jakichś, nie wiem, dziwnych koloniach, jak ktoś walnął kupę, która mocno, mocno śmierdziała, nagle ludzie zaczęli psikać dezodorantami w pokoju, żeby lepiej pachniało, a to wtedy robiłaś taka mieszanka okropna, fujka, no. Też w spotkaniu z drugą osobą, która akurat jest spocona i to widać, albo to trochę czuć, sądzę, że powinniśmy zamiast myśleć sobie na przykład źle o tej osobie, że o Jezu, fujka, albo właśnie ją tak bardzo oceniać, to warto pomyśleć o tym, że jeżeli to nie jest żół zamknięty w tramwaju po prostu latem, to bardzo wysokie prawdopodobieństwo jest takie, że naprawdę ta osoba starała się,
żeby nie śmierdzieć i żeby tego, jakby nikt sobie nie życzy tego potu. Myślę, że ta osoba, nie wiem, albo gdzieś musiała przebiec szybko, albo, nie wiem, weszła z jednego pomieszczenia do drugiego, tutaj tam było zimno, tutaj jest gorąco, ona jest ubrana, nie? I jakby podejść z taką empatią do tego, że my też w każdej chwili możemy się znaleźć w tej sytuacji i to jest taka po prostu sytuacja pełna dyskomfortu, ale bardzo ludzka sytuacja. To jest trochę smutne, że jakby czujemy takie, że powinniśmy się nie pocić. Powinniśmy się pocić, bo to jest jakby normalne i potrzebne, tak samo jak mamy ślinę albo sikamy. No. Pocisz się, myjesz się, taki krąg życia, myjesz nie? Myjesz się, używasz dezodorantu, żeby tak było cool. I jakby higienę zachowujesz, ale nie musisz jakby starać się nie być, udawać, nie, że tak, to co ludzkie jest ci obce. Nie być spoconym po prostu w środku lata, nie? No. Przecież, Jezu, bierzesz trzy razy prysznic latem, nie? Dziennie czasem. No. Jak nie cztery. Jezu, ja miałam remont ostatnio, jak były upały. I chodziłam codziennie na siłownię przecież się myć albo do sąsiadek. No. Czasem po kilka razy dziennie, bo było za gorące. Mówię, Boże. Ale można by kiedyś zrobić taką kompilację ze wszystkich odcinków 5 minut, kiedy wycieram wodnego wąsa, to nie? Można by. Można by, to byłoby śmieszne. Musimy zrobić jakieś takie jubileuszowe kompilacje. To jest naprawdę ciekawe, że tobie to wychodzi przez twarz. Ale jak brałaś tam te... Lasinoidy, to w ogóle to jest lek na trądzik, który powoduje, że nie wytwarza się żaden ten, żeby... Łój, tak? Tak. Bo im więcej łoju, tym więcej robić się pryszczy, no. Tak się robiło, że nie przetłuszczały mi się włosy, ani bardzo mało się pociłam w ogóle, no a na twarzy to już w ogóle byłam taka matowa i piękna i makijaż mi się trzymał i trzymał. A teraz proszę, godzinę temu się pomalowałam i już świecące te i co? Strefa te! Tak! W ogóle mój pierwszy chłopak w pierwszej gimnazjum, on miał nadpotliwość. No co? I on był zawsze taki spocony. Ale on miał z tego bekę. I on mówił po prostu ludziom, że ma nadpotliwość. I ja to szanowałam. W sensie nie no, bo myślę, miałam kurwa ile, 13 lat. Ale po prostu miałam takie, że okej. Okay. I ja myślę, że on potrafił to tak z godnością i przede wszystkim z beką. Z beką potrafił przejść przez życie. No wiesz, to jest jakiś sposób, tak? Powiedzieć po prostu tym ludziom, że no, to, sorka, jestem totalnie spocona dzisiaj i jakby nie czujesz już wtedy, że musisz udawać, że nie jesteś, nie? Chciałam powiedzieć, że my w gimnazjum mieliśmy taką klasę, że mieliśmy WF w środku dnia, to w ogóle no właśnie, jest pojebany pomysł. No i oczywiście przerwa typowe była bardzo krótka, nie było czasu się umyć. Niektórzy to pewnie nawet nie myśleli o tym, żeby się umyć. No i potem była matma, nie? Na przykład. No i siedzimy na tej matmie. I naprawdę nie dało się wytrzymać w klasie czasami, bo wszyscy śmierdzieli. I mieliśmy w końcu rozmowę z wychowawcą i powiedział nam, że nauczyciele się skarżą, że śmierdzimy. Serio. Oh, fuck. Znaczy, no bo też było wiadomo, że są jakieś tam jednostki, o których wszyscy wiedzą, że na przykład chodzą w tej samej koszulce z WF-u, wychodzą i wyjebane mają na to, na higienę. No. I po prostu może też nie myślą o tym. Miałam takiego kolegę, który miał pod spodem, pod ubraniem już założony strój. Wchodził tylko na ten WF i robił... I już był przebrany. I potem, żeby się nie spóźnić na lekcję... Na ten strój znowu? Bez już chyba, tylko już tak szedł, jak na WF-ie. No, ale wiesz, całe plecy. No, ale no, umówmy się, to jest brak higieny, tak? No, brak higieny to jest co innego niż brak jakby wstydu niż... bycia człowiekiem. No właśnie, nie, brak higieny, brak wstydu. To nie pokrywa się, no. Nie mówimy, że macie być brudni. To jest generalnie problem, sądzę, w takim wieku. I też coś, co przyczynia się do takiego ostracyzmu tych ludzi, no, tak? No, tak. Że tym bardziej nie masz potem kolegów, ale... WF w środku dnia to jest naprawdę poroniony pomysł. No maks, taki dyskomfort. A to jest powszechne i normalne w szkole, że tak masz. Masz 5 minut, musisz się jak najszybciej z powrotem przebrać. I wpuścić kolejną klasę, która musi się na tej tak, przerwie bo, przebrać. Tak, bo oni już stoją tam po prostu w kolejce. Nie, mieliśmy taką rozmowę z wychowawcą, który po prostu powiedział nam, że warto się myć i używać dezodorantów i przebierać po WF-ie. No i co, dało coś? Chyba tak, no. Bo był też taki trochę ostracyzm jednego członka naszej społeczności małej. Szkolnej, klasowej? Tak, pomogło. Więc to nie jest jakaś tajemna wiedza, że warto się myć. Tak. Ale nie warto też wstydzić się tego, że mimo tego, że jesteśmy umyci i używamy dezodorantu, to na przykład, no... Spociliśmy się. Spocimy się, albo mamy wodnego wąsa. Ja się kiedyś wstydziłam, teraz robię po prostu...
Koniec tematu. Że tak trzeba albo... żyć. Czekaj, bo powinnam tak robić. Tak trzeba żyć, jak Hania żyje. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Hello.